gameplay, no. O kurwa, nie pierdol, nie pierdol i... Muszę wyjść. Nie może. Ej, kolor. Halo. No? Halo. No? Chciałbym rozmawiać z Ciastkiem. No, słucham. Słuchaj mnie, gówniarzu mały. Jeżeli... Ale przepraszam pani, ale po co tak? Co proszę tak pani? Agresywnie? Ale co ale, proszę pani? Spokojnie, spokojnie, to pani się nas wyzywał. To pani ale proszę pani, ale proszę pani. Ja się pytam, jakim prawem, gówniarzu, wstawiasz moje zdjęcia prywatne razem z dziećmi? Jeżeli chcesz mieć problemy, to ja za chwilę to zgłoszę na policję, bo to jest pod, ale, to jest karalne. Tak. Jeżeli chcesz się przekonać? Ja o tym wiem, że to jest karalne. Ale proszę pani, pani masz syn mnie wyzywał i wtedy... Ale nie kurde, proszę! Proszę tak za mnie nie krzyczeć, tutaj chill bomba! Pani ja syn za mnie wyzywał i wiesz moje... Ja cię tak ściluję, że będziesz zesrany. Dobrze ci radzę, żebyś to usunął, ponieważ ja w tej chwili zadzwonię na policję i cię zgłoszę. I cię odnajdą. Tak, rozumiem. Masz dwie sekundy na usunięcie. On się nazywa Robert Mazowiecki, no. Jeżeli nie, ja dzwonię w tej chwili na policję, zgłaszam cię i będziesz miał naprawdę duże problemy. Ale pani syn, co to jest za słownictwo? Ile ty masz dziecko lat? Więcej od ciebie, na pewno. Od kiedy my jesteśmy na tym gówniarzu? O, kurde, jak agresywny. Pytam się, od kiedy my jesteśmy na ty. To coś gryzie. Od zawsze. Dobrze ci radzę, nie zaczynaj ze mną, bo ja... Ale dawaj telefon, dzwonię na policję w tej chwili. Luźna guma, pamiętaj. Luźna guma. Chcesz mieć problemy, to będziesz miał. Nie ma problemu. Dobrze. Spokojnie, przypominam, pani że pani się zaczął, kurwa. Zacznij nas wyzywać. Po pierwsze, nie przeklinaj do mnie, gówniarzu, bo nie jesteś... Ale pani syn nie zaczął. Mamy wysłać, nie mamy życzę wysłać sobie nagrania tego. Głosowe ja i filmy, jak nas wyzywa. Nie życzę sobie tego, żebyś ty do mnie przeklinał. Ja nie życzę, żeby pani syn bo jestem wyzywa, dużo no, starsza bo od ciebie lat. I sobie tego nie życzę. Ale pani syn wstawiał moje zdjęcia pierwszy. I wtedy mnie zaczął wyzywać, to ja wtedy jego... Kiedy wstawiasz twoje zdjęcia? Niech pani sobie zobaczy jego TikToka. A ty się drugi nie udzielaj. Niech pani zobaczy jego TikToka i pani zaczął. Do kogo to mówisz? Do ciebie wypara, kurwa. No to teraz musicie mieć obydwoje przerąbane. To żebyście wiedzieli, gówniarze. Bomba. Boję się. Ja ci zrobię chill bombę za chwilę. Poczekaj, jak zadzwoni do ciebie policja. Poczekaj sekundkę. Nic się nie martw, gówniarzu. Seks bomba. Najpierw znajdź numer, ty idiotko. Nic się nie martw. Policja namierzy was bez problemu. Już nie jeden raz tak było. Także uważajcie sobie. Dobrze wam radzę. O, niech pani ogarnie pani syna. Pani syn się na biegu, ale teraz poczekam, pani nas wysłucha. Czy wasi rodzice wiedzą, jak wy się zachowujecie? Ale on, ale spokojnie, on, kurwa, mogę zabiję, dać swoje... Dobra, cicho teraz, kurde. Cicho teraz, ja coś powiem. Dobra, najpierw no, niech pani powie, o co chodzi, dlaczego pani ma problem, a nie, później my powiemy, jak on się do nas pięknie odnosi. Nie, dlaczego... ja mam problem z tym, że nie macie prawa wstawiać moich prywatnych zdjęć to wiemy, na jakiekolwiek strony. No to jak wiecie, to, no to dlaczego to no zrobiliście? Tak. No bo pani syn wstawił moje zdjęcia i mojego kolegę. I zaczął rozpubliczniać moje imię i nazwisko w internecie. Dlatego nie będę taki grzeczny i pani syn również poszedł do internetu i mam to wywalone w to, jak się do nas odnosi. Pani syn zaczął ale ja na przykład sobie nie jeszcze mojego zdjęcia mieć, tak? Z jakiej racji to moje zdjęcie wykartować i ktoś tylko pani syn. No to możemy na to. Ja sobie nie życzę tego, żeby moje zdjęcie gdziekolwiek istniało razem z moimi dziećmi. No to pani syn tylko będzie tam modelem, kurwa, głównym. Nie, kurwa, żadnym modelem głównym będzie, gówniarzu, tylko masz wszystko wykasować. Wykasować! Poczekajcie, jak się będzie śmiać. O kurwa! Nara! Gówniarz! Nara! Jak powiedziała, nara!